Słuchajcie, perełeczka, Fiat Panda, przyjechał z zaprzyjaźnionego warsztatu. Patrzcie, to jest dyskoteka, dzisiaj będzie dyskoteka, bo dzisiaj jest piątek. Słuchajcie, raz coś chodzi, raz nie chodzi, kontrolki świecą, nie świecą, nie, obraz się nie wykalibruje. Także jest hit Marek Sierocki, kolejna robota, ale to już na przyszły tydzień ze względu na to, że no koniec świata i w ogóle kurwa, no tak to wszystko wygląda. No ale słuchajcie, nieważne czy to jest Panda, czy to nie jest Panda, jak taką dyskotekę będziecie mieli, to od czego trzeba zacząć robotę? Jakikolwiek, bo tutaj chłopaki coś grzebali oczywiście, ale no widocznie sobie nie poradzili. Słuchajcie, to tak wygląda sytuacja. Jak będziecie mieli kiedykolwiek taki przypadek, ja tu muszę zajechać na parking, kultura musi być. To od czego zacząć taką robotę? No w takim samochodzie prostym, chociaż usterka może się okazać bardzo trudna, bo może się ukazać, że jest walnięty sterownik bezpośrednio, przegrzany, luty, coś tam, jakaś tam opornik, jakiś tranzystor, rezystor i tak dalej. Ale ja tą robotę sobie zacznę, 28 stopni, tą robotę sobie zacznę, słuchajcie. Licznik widzę był wykręcany, bo były, są śrubki, widzę, świeżo naruszone, mnie nie da się oszukać. Ja tyle piwa w życiu wypiłem, kurwa, niż cysterna by przewiozła. No taki suchy żart, kurwa, że mi się dzisiaj nie chce. No, ale w przypadku takim, jak teraz się dzieje, o, trzeba zacząć od licznika. Zimne luty, zobaczyć sobie, podotykać, pomacać. A żeby ułatwić sobie pracę jeszcze, podłączamy komputer i szczytujemy błędy. No i może się okazać na przykład, że nie będziemy mieli błędów w wspomaganiu, nie będziemy mieli błędów w ABS-ie, nie będziemy mieli w kontroli trakcji, wniesieniu pod górę, no i oczywiście check, czyli wiadomo, usterka silnika. Być może się okazać, że nie mamy żadnych błędów, czyli układ działa wszystko prawidłowo i problem jest w liczniku. No takie, słuchajcie, piątkowe, drobne sprawy, nie ma problemu, także co? Nie zaczynamy dnia, bo pomału dzień kończymy, naprawdę, bo świat się przewrócił do góry nogami. No, kultura musi być, koszulka, spodenki, hejo.